Muszę powiedzieć, że echa mojej ostatniej akcji, nazwijmy ją sobie roboczo akcja Widz, otóż echa tej akcji przerosły moje wszystkie oczekiwania, bo okazało się, że dosłownie niektórzy z Was stają na głowie, żeby w jakiś kreatywny sposób przekazać mi swój adres, na który mam przyjechać w odwiedziny, tak jak zrobiłem to w ostatnim odcinku. Jednym z takich ech, czy z takich kreatywnych pomysłów, nigdy byście nie pomyśleli, ale są plażowe piłki z minionkami. Szczerze mówiąc, nie przepadam za tymi postaciami dziwnymi. Mimo, że ich nie znam, to już za nimi nie przepadam. Ale właśnie jeden z moich widzów, Norbert, wpadł na taki pomysł. Nie wiem, skąd on go wziął, ale przyjechał pod mój dom o 2 w nocy i zostawił mi pod drzwiami plażowe piłki z minionkami. Piłka numer 1. Witaj Marku Adbasterze, ze względu na to, że często dostajesz od swoich widzów listy, postanowiłem, że dotrę do Ciebie w trochę inny sposób. Udało Ci się. Użyłem do tego piłek oraz karty pamięci. Jest przyklejona na piłce numer 4. Piłka numer 4. Karta pamięci? Jesteś pewien? Adapter, a w środku karta micro SD. Ej, tylko 2 giga? Mam nadzieję, że nie przestraszysz się piłek. Jezus Maria, piłki! Niżej załączam moją kartę pamięci, zobacz, co tam zostawiłem. Jeszcze nie widziałem, więc chyba wypadałoby sprawdzić. Jako czytnika kart użyję mojego niezawodnego rejestratora dźwięku, ponieważ nie posiadam czytnika kart, więc używam w tym celu Zuma H4n. Taka ciekawostka. No i co? Co jest na tej tajemniczej karcie? Sprawdźmy to. Storage. Please wait. Skanuj, nie skanuj. Kasperski, wykryto nośnik. Skanować czy nie skanować? Podesłałeś mi tam jakieś wirusy czy nie? A, przeskanuję. Przeskanowano 17, zagrożeń 0. Dobra. I co my tam mamy? A, jakieś zdjęcia? A? Jest dowód. Oto, to jest, zdaje się, Norbert szykujący piłeczki. Jest za oknem ciemno, więc widać, że już noc. PS, jeżeli postanowisz przyjechać test. Jeżeli postanowisz przyjechać te 115 km, to będę w domu po 17, a w soboty po 14. Pozdrawiam, Norbert. Nie dość, że 115 km, to jeszcze miejscowość, która niezbyt dobrze mi się kojarzy. Turek. A czemu niezbyt dobrze mi się kojarzy? To za chwilkę się dowiecie. Zbieram się. God damn it. Znaczy, powiem inaczej, być może dojechalibyśmy, gdyby nie to, że właśnie utknąłem na 195 km autostrady A2 w drodze do Turku. Prawdopodobnie zmiałaby je silnik. Zaczął terkotać, wydawać jakieś dziwne dźwięki jak stary zepsuty diesel, a to jest benzyniak. Ale mam numer Norberta, bo podał go na piłce. Spróbuję zadzwonić, zobaczymy, czy być może ratunek do nas przyjedzie. Chociaż kurde wątpię, że to jest kawał drogi. Nie. Dobra, to nie dzwonię, to bez sensu. Do Turku jest jeszcze jakieś 100 km. On musiał jechać tutaj stówę i stówę wracać. Tak się kończy vlogowanie. Przypomniało mi się, że mam coś takiego jak assistance, które wykupiłem sobie kiedyś w moim banku. Obejmuje holowanie, ale powyżej 50 km od miejsca zamieszkania. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, jak daleko jestem od miejsca mojego zamieszkania. Jak już mówiłem, to jest 195 km autostrady. Jak mi się linia odblokuje, to się dowiem, może zlokalizują moje miejsce pobytu. Czekaj, słuchajcie to, słuchajcie to. Fajne, nie? O, PESEL? Tak, chyba tak. Dobra, podaję 8-3.
0801. Silnik zgasł i nie chce odpalić, po prostu. No, tylko jasz. Dobrze, okej, dziękuję bardzo. Dobrze. No niestety. Pan z Assistance użył swojego superkomputera i obliczył, że jesteśmy 30 km za domem, więc Assistance mnie nie obejmuje. Nie scholują mnie, bo jestem za blisko domu. Gdybym był dalej, to by mnie scholowali. Ale nie scholują, bo jestem za blisko. Powoli wyczerpują mi się znajomi, którzy mogliby mnie scholować. Pewnie czekałaby nas noc na autostradzie, gdyby nie to, że za chwilę pewnie podjedzie autostradowa laweta. Ale sprawdzę jeszcze jedną osobę. Please call later. No, wodę, mamy wodę, więc przeżyjemy. Aha, bo wiesz, szel w Polsce. Dobra, no. Ja zrobię to wyjść. Dobra, luzik. No, to fajnie, cześć. Niko. Jedzie. Patrz, ale jest autostradowy. O, patrol autostradowy właśnie podjechał. Zajebiście. No, muszę załatwić, że pomoc już jedzie. No. Cholera jasna z tymi samochodami w dupę jeżdżę. Już wychodzę, już. Dobry. No umarł. Umarł. Ale już dzwoniłem po lawetę, znajomy przyjedzie za jakieś pół godziny. Tak, paliwo tak, tylko po prostu jakieś, no nie wiem, 5 minut wcześniej, zanim zgasł, zaczął tak terkotać, tak. Nie wiem, to może być wszystko. Jak pan chce, może sobie przekręcić kluczyk, zobaczyć jak to pracuje pod tym. Nie? Pan mówi, niech pan wsiądzie, pchniemy go bliżej bariery, żeby nie stał na linii. Ja wsiadłem, a pan pcha, biedny. Dobra, chyba starczy, co? Dobra, starczy. Pan mówi, że dobra. To dobra. Jezus, jak gorąco. Dobrze, że chociaż wodę wzięliśmy w tą podróż. Norbert! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem słupków pan przywiózł i pojechał. Jest okazja, żeby sprawdzić, co to była za plama tam pod samochodem. Co to za tajemnicza ciecz tam leciała. A nie, to jest woda. Woda od klimy. No, a ponieważ wyprawę do Turku i tak już możemy sobie darować, ale wziąłem taki napój. Kolega Janusz przywiózł mi ze Szwajcarii napój, nazywa się Rivella. Jest to napój pasteryzowany z dodatkiem serwatki mlekowej. Serwatka? Po co tam serwatka? Po cholerę oni tam serwatkę ładowali. Nie mogli dodać po prostu trochę sztucznych barwników i aromatów? No to samo by wyszło. Za 5 minut przyjedzie laweta, a ja korzystając z okazji ukryję jeszcze pewną niespodziankę dla chętnych, gdyby ktoś chciał. Jest to oryginalny kubeczek z Czarnobyla, miał jechać do Norberta, ale nie dojedzie. Bomba podłożona. Jedzie. Jedzie na sygnale, jest. Robert, tutaj! Jedzie. Uff, uratowani.